Druk numer 384, to jest projekt zarządu w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy III Broni Czerwony do wyboru i delegowania przedstawicieli Rady Dzielniczej Broni Czerwony do zadań określonych w paragrafie 4 punkt 3 Statutu Dzielnicy III Broni Czerwony. Punkt 1. Upoważnia się zarząd do wyboru i delegowania przedstawicieli dzielnicy do wykonywania zadań, o których mowa w paragrafie 4 punkt 3 Statutu Dzielnicy III Broni Czerwony. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Jest to statutowa uchwała, którą podejmowały wszystkie wcześniejsze zarządy w celach oddelegowania tutaj przedstawicieli naszej, więc się nas rady wszystkich tutaj do upoważnienia jakby do udziału, do upoważnienia zarządu, aby zarząd otrzymuje upoważnienie do delegowania radnych na delegację. Czy otwieram dyskusję? Nie ma, dziękuję bardzo. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Ktoś jest przeciw? Tam ale... Ktoś się wstrzymał? Nie ma. Trzy osoby nie wysłuchały. Dziękuję. Uchwała została przyjęta.